Czyli jeszcze raz serdecznie Państwa witam. Dzisiaj będziemy omawiać dla pracodawców, co zrobić, aby PPK nie było problemem. Sprawy, które sobie omówimy, to przede wszystkim, czy możemy uciec od PPK, czy niestety będzie to konieczność. Co zrobić, zanim się wrzuci tematy do księgowego, czyli żeby czegoś nie popsuć na dzień dobry i zrobić to prawidłowo i czegoś nie odkręcać. Co zrobić z nowym pracownikiem? Tak, co z kontrolą, czyli jak zareagować, na co będą zwracali uwagę, jak ewentualnie się przygotować. I od razu mówię, jeżeli macie Państwo kontrolę w tym temacie, możecie Państwo wykonać telefon do fundacji i sobie szybciutko sprawdzić i uzyskać informacje, czy na pewno wszystko jest ok. I czy to PPK faktycznie jest takim totalnym złem, czy jednak można to spojrzeć inaczej? No nie ukrywam, że jest pewien interes konfliktu, znaczy jest konflikt interesów, o tak, czyli dla pracownika PPK jest rewelacyjny, dla pracodawcy niestety trochę mniej, ale czy da się pogodzić? Pewnie nie idealnie, natomiast spróbujmy zrobić cokolwiek. Czy PPK jest koniecznością? Proszę Państwa, wszystkie znaki na niebie na to wskazują, że niestety tak i od tego nie ma ucieczki. Po autozapisie średnia wzrosła prawie do 400%. Ja tylko przypomnę, że w branży finansowej około 80% pracowników uczestniczy w PPK, u nas w fundacji 100%. Obliczyliśmy sobie i widzimy, że się to opłaca. Wszystkie systemy europejskie mają dużo wyższą średnią. I od razu mówię, że już trwają prace przygotowawcze nad emeryturą europejską. Dlaczego tak się dzieje i dlaczego przed tym nie ma ucieczki? Ja pokazuję często te dwa rysunki, cały czas mam prośbę o ich udostępnienie i przesłanie. No to są fakty, z którymi nie ma co dyskutować. Tu macie Państwo 1970 rok w Polsce, demografia. Przepięknie widać, że najwięcej osób mamy w wieku między 10 a 20 lat. Niestety za 20 kilka lat, czyli w 2049, sytuacja będzie całkowicie odwrotna. Większość społeczeństwa będzie na emeryturze. Czy utrzymamy jako osoby pracujące? Na pewno nie. Na pewno nie będzie stać żaden system emerytalny na świecie, nie stać, aby utrzymać tak dużą rzeszę emerytów. Nie mamy odtworzenia osób pracujących, bo nie mamy odtworzenia pokolenia wieku dziecięcego, więc taką, a nie inną mamy sytuację, to są fakty i z tymi faktami no, trudno dyskutować. Te wszystkie informacje pochodzą ze strony Głównego Urzędu Statystycznego. No dobrze, to w takim razie przejdźmy do meritum sprawy, jak sobie poradzić w PPK bez księgowej, czyli żeby też nie uzyskać błędnej informacji, dlatego że biuro księgowe nie jest w stanie szybciutko sobie przypomnieć, jaka u Państwa jest sytuacja, może dać błędną informację, w związku z czym warto mieć najpierw swoją ściągę, w którą się spojrzy i zobaczy, co trzeba zrobić. Ja taką ściągę dla Państwa wstępnie przygotowałam, czyli w którymś z tych rodzajów firm Państwo musicie się mieścić. Albo jesteście mikro i macie 100% rezygnację, albo nie jesteście mikro, ale również macie 100% rezygnację, albo jesteście Państwo w grupie firm, która ma chętnych uczestników PPK. Nie ma możliwości, żeby zaliczyć się w jakiejkolwiek innej z tych grup. W której z tych grup funkcjonujecie Państwo? W związku z czym warto wiedzieć, tak, po pierwsze, jak się liczy mikro, to dobrze by było wiedzieć. Dwa, w której z tych grup jestem. I trzy, wtedy zerkamy sobie, jakie kroki muszę wykonać. I teraz tak. Pierwsze dwa kroki, właściwie trzy, bo to jest ten trzeci krok, to był krok, który żeśmy preferowali i rekomendowali przy autozapisie, czyli niedawno, marzec, kwiecień. Widzimy, że nie wszyscy z Państwa zrobili. Przypominamy, warto to zrobić, uzupełnić i jednak dotrzeć do pracowników z informacją. Pierwsze trzy kroki proponujemy, aby był wszędzie, natomiast czy będzie podpisana umowa o zarządzanie i umowa o prowadzenie, o tym będzie decydował fakt, w której grupie jesteście. Tutaj macie Państwo uzupełnienie tej ściągi o bardzo fajną rzecz, o którą cały czas jeszcze Państwo dzwonicie. Co zrobić, jeżeli nie spłynęły ponownie deklaracje rezygnacji? Bardzo często mamy telefon o treści takiej. Panie Wiesiu, powiedzieli, że nie chcą, ale nie donieśli, a teraz jednak zastanowili się i chcą.
Do dzisiaj mamy telefony w tym temacie, w związku z czym w zależności od tego, w jakiej grupie pracodawców Państwo jesteście, różne rzeczy trzeba będzie zrobić. Jeżeli jest taki telefon, nie macie pojęcia co zrobić, można dzwonić. Jeżeli macie pojęcie co zrobić, proszę to zrobić. Tutaj podpowiadamy Państwu, co zrobić, jeżeli faktycznie taka sytuacja miała miejsce. Ja tylko przypomnę, że deklaracja rezygnacji i dzisiaj mam dla Państwa o rozporządzenie ministra, jakie informacje ta deklaracja rezygnacji powinna zawierać. To jest rozporządzenie z 12 czerwca 2019 roku, ale opublikowane i dodane do dokumentów 3 dni temu na portalu PFR-u, więc ja szybciutko to ściągnęłam i tutaj Państwo dostajecie. Te rzeczy muszą być pisemnie, z podpisem oryginalnym pracownika, dostarczone do pracodawcy, liczy się data wpływu. Jeżeli deklaracja rezygnacji, to nie musi być wzór PFR-u, to może być na zwykłej kartce papieru wszystko to napisane. Podejrzewam, że nikt z Państwa nie będzie w tym momencie tutaj tworzył sam wzorów. Warto skorzystać z wzoru gotowego, my też go mamy, jak najbardziej możemy Państwu dostarczyć, natomiast takie informacje muszą być, tak? Czyli musi być prawidłowa możliwość identyfikacji osoby, która tą rezygnację podpisała. Ale wracamy do naszej ściągi, bo chciałam Państwu tylko tutaj powiedzieć jedną rzecz. To oczywiście też w formie ściągi do Państwa, w formie PDF-u do Państwa trafi, także nie musicie sobie tutaj drukować z tutaj tych dokumentów w prezentacji. I teraz tak, spojrzę na pytania. Pani Julia, podpowiedzcie mi proszę, od kiedy to PPK obowiązuje, od kiedy mogły być pierwsze rezygnacje, muszę to wszystko poprawić, oh my god. Pani Juli, to proszę do nas zadzwonić, bo to wszystko zależy od tego, jakim jest Pani pracodawcą, kiedy powstała firma i tak dalej, czy Państwo się kwalifikują do mikro, czy nie. Więc spokojnie proszę o kontakt po szkoleniu. Natomiast PPK obowiązuje od, ustawa weszła w 2019 roku i w zależności jakim jest Pani pracodawcą, do 2021 roku, do kwietnia należało te wszystkie procedury zrobić, tak? A potem je ponowić, poprawić w 2023 roku na przełomie lutego i marca. Ponieważ inne druki deklaracji rezygnacji funkcjonowały w 2019, 2021, inne funkcjonują po lipcu 2023. Oczywiście nic się nie stanie, jeżeli na starych drukach Państwo będą funkcjonowali, natomiast uprzedzam, bo już mamy takie sytuacje, Państwo nadrabiając pewną dokumentację, używacie wzorów z lipca 2023 i wpisujecie datę 2019. No, proponowałabym troszkę rozsądnie i troszkę bardziej zdroworozsądkowo podchodzić do tego tematu. No, tak robić nie można. Zwracajcie Państwo uwagę, z jakiego roku pochodzą wzory, więc tu tylko apeluję o rozwagę. Więc Pani Julito, proszę o kontakt po szkoleniu. Okej. Pani Beata pyta się, tak, będzie można obejrzeć, tak jak powiedziałam, link z nagraniem jak najbardziej do Państwa trafi. Ta ściąga również, ona będzie przydatna właśnie bez telefonu do księgowego, będziecie Państwo wiedzieli, co zrobić. Jeżeli któryś z kroków będzie dla Państwa niejasny, wtedy proszę fundację o wsparcie w dokonaniu tego kroku. I teraz tak, kolejna rzecz, nowy pracownik. Chciałabym zwrócić uwagę na jedną rzecz, bo jest coś takiego jak obligatoryjne dostarczenie dokumentów w formie informacji, nie ma narzuconej formy tej informacji, czyli to nie musi być dokument pisany, to może być mail, to może być komunikat na tablicy, do której mają dostęp wszyscy, to może być komunikat na tablicy internetowej, online'owej, do której dostęp mają wszyscy. Ustawodawca nie narzuca, oprócz oczywiście deklaracji rezygnacji, nie narzuca formy dostarczania informacji do pracowników. Ale teraz proszę zwrócić uwagę, obligatoryjnie, czyli obowiązkowo należy dostarczyć dokumenty pracownikowi, który skończył 55 lat. Mówimy o dacie urodzeń, tak? Nie rocznikowo, tylko dacie urodzenia. W związku z czym, jeżeli przyjmujemy pracownika, który ma skończone już 55 lat, to my mamy obowiązek dostarczenia mu informacji
o tym, że jeżeli będzie chciał być w PPK, to musi złożyć wniosek. Nie będzie zapisany automatycznie. Mamy również obowiązek, ale uwaga, dostarczenia informacji uczestnikowi PPK, nie osobie zatrudnionej. Mamy osobę zatrudnioną, czyli osobę, która spełnia wymogi, aby zostać uczestnikiem PPK. Mówimy o umowie, mówimy o obowiązku odprowadzania pełnej składki ZUS-u od tej umowy, tak? Mówimy o tym, że minimum 14 dni w ostatnich 12 miesiącach musi być u nas na takiej umowie zatrudniona. Tak, to może być oczywiście umowa zlecenie. Przypomnę tylko, że wszystkie osoby przebywające na świadczeniach wychowawczych, rodzicielskich, macierzyńskich jak najbardziej podchodzą pod te przepisy. Czyli mamy osobę zatrudnioną, ale ona jeszcze nie jest uczestnikiem. Dopóki osoba zatrudniona nie zostanie zapisana do PPK, ona mogła potem zrezygnować, nie ma problemu. Ale dopóki nie zostanie zapisana do PPK, nie jest uczestnikiem. W związku z czym tak naprawdę, jeżeli mamy osobę, która do nas przychodzi między 18 a 55 rokiem życia, wszędzie jest napisane 18-55, a tak naprawdę jest to 18-54, bo jak ma 55, to już nie wchodzi w tą grupę. Więc 18 do momentu skończenia 55 roku życia, zanim nie skończy, to jeżeli mamy taką osobę, to tak naprawdę nic obligatoryjnie nie trzeba jej wręczać. Ona podlega pod autozapis, czyli jeżeli ta osoba nie dostarczy nam deklaracji rezygnacji, z automatu zostanie zapisana do PPK i dopiero zapisanie jej do PPK uruchamia pewną procedurę dokumentów, obowiązkowej komunikacji, obsługi i tak reakcji na dokumenty, które od pracownika spłyną. Natomiast można tutaj przyjąć sobie pewne założenia i pewną politykę w firmie i apeluję o to, żeby sobie chwilę się zastanowić, szczególnie właściciele, czyli pracodawcy, żeby sobie zaplanowali jakąś politykę dotyczącą dwóch spraw. Pierwsza sprawa, jak będą liczyć staż, czyli ten okres minimalny, po którym będą zapisywali pracowników do PPK z automatu. Minimum to musi być 14 dni. Z praktyki wychodzi, że jednak lepiej tutaj optować za terminem tym dłuższym, czyli 90 dni. Dlaczego? No kwestia rotacji, zwolnień, zmiany decyzji pracownika, że on jednak tu pracować nie będzie i tak dalej, i tak dalej. Minimalizuje nam te 90 dni, minimalizuje nam ten taki ruch, albo umówił się, że przyjdzie do pracy, nie przyszedł i tak dalej, i tak dalej. Znacie Państwo to z życia, w związku z czym lepiej wybrać i o tym decyduje pracodawca. U nas w firmie wszyscy będą zapisywali, nie wiem, po 40, po 50, po 90 dniu, nie szybciej. Chcemy sprawdzić, na ile pracownik jest tutaj pewny w stosunku do pracodawcy i będzie jednak z nami pracował. I o tym decyduje pracodawca, nie pracownik. I pracodawca ma prawo, pewną swobodę decyzyjną, aby zadecydować, czy na przykład u nas w firmie czekamy na 90 dzień i ustawowo jest to ostatni dzień, dłużej już czekać nie można i wtedy w 91 dniu możecie Państwo go zapisać do PPK nie później niż do 10 dnia następnego miesiąca, tak, miesiąc po tym jak, czyli jeżeli w lipcu, nie wiem, upływa mu 90 dni, to do 10 sierpnia trzeba go zapisać. Jak 1 lipca upłynie 90 dni, do 10 sierpnia. Ostatniego lipca upłynie 90 dni, do 10 sierpnia, tak? Czyli do 10 dnia następnego miesiąca, następującego po miesiącu, w którym te 90 dni minęło. I to sobie ustalcie politykę taką, że czekamy 90 dni i po 90 dniach dopiero zapisujemy i tu po 90 dniach należało ustalić wtedy z księgową, żeby zapisywać go przed lub po wynagrodzeniem. I ten punkt przed czy po wynagrodzeniem, wypłaty wynagrodzenia należy ustalić z księgową. Księgowy wie, wytłumaczę Wam dlaczego. To jest jeden element polityki. Drugi element polityki, co wręczamy pracownikowi na dzień dobry, czy wręczamy, czy zadajemy pytania i w jaki sposób go informujemy, w jaki sposób tutaj to prowadzimy. Dlaczego? Dlatego, że osobom pomiędzy 18 a 55 rokiem życia na dzień dobry nie trzeba nic wręczyć.
A jeżeli pracodawca już chce wręczać deklarację rezygnacji, no to odradzam wręczenie samej deklaracji rezygnacji. Jeżeli chcecie Państwo wręczać druk deklaracji rezygnacji, to proponuję go wręczyć z całym pakietem dokumentów, czyli informacja pełna i deklaracja rezygnacji. Proszę nie wręczać samodzielnej, czyli tylko i wyłącznie deklaracji rezygnacji. To jest taki apel, czyli ustalenie sobie tej polityki, po którym dniu i czy wręczamy, a jeżeli wręczamy, to jaki pakiet wręczamy. Jeżeli już podjęli Państwo decyzję o wręczeniu jakiejkolwiek informacji osobom między 18 a 55 rokiem życia, to proszę, żeby to był minimum ten jeden dokument, czyli informacja o PPK, no i z pewnością Państwo będziecie chcieli dołączyć deklarację rezygnacji. Tak, nie robić tego w sposób taki, że tylko deklarację rezygnacji wręczamy. I teraz tak, jeżeli wręczycie Państwo komplet dokumentów, to wygodnie jest wręczyć jeden taki dokument, w którym jest wszystko, jest zawarta informacja dla uczestnika, mimo że on nie jest uczestnikiem, jedna i druga, zawarta informacja dla osoby 55+, zawarta informacja dla osoby, która przyszła do nas z firmy i miała kiedyś tam gdzieś PPK. W jednym dokumencie ona sobie spokojnie przeczyta, idealnie by było, gdyby potwierdziła odbiór tego dokumentu, czy to w formie mailowej, czy w formie na jakiejś kartce papieru, lista uczestników, znaczy lista osób odbierających dokumenty PPK. I teraz uwaga, jeżeli, proszę Państwa, i to też jest kwestia takiej polityki, księgowe mówią tak, najlepiej by było, żeby pracownik niczego nam nie składał, nie oświadczał, nie zawracał nam głowy, jak przyjdzie, czy on ma PPK, czy nie ma PPK. Jeżeli będzie chciał być w PPK, to i tak zostanie zapisany, a sam sobie potem podejmie decyzję i z instytucją finansową załatwi kwestię transferu. Ja nie ukrywam, że to rozwiązanie, ono jest prawidłowe, jak najbardziej. My nie musimy doręczyć pracownikowi takiego druku, który on nam składa, to jest oświadczenie o innych PPK. Nie ma takiego obowiązku, to jest obowiązek pracownika, że jeżeli zapiszemy go do PPK i instytucja go o tym zawiadomi, to on musi nam w ciągu 7 dni złożyć taki druk, że on miał inne PPK. Jeżeli taki druk złoży, no to on uruchamia dosyć skomplikowaną procedurę transferu. Kilku pism uzależnionych od siebie w odpowiednich momentach. Dzisiaj nie szkolę Państwa z transferu, więc nie chcę tutaj mieszać, ale potwierdzają mi pracodawcy księgowe, że wygodniej jest po prostu, ok, nie złożyłeś deklaracji rezygnacji, zapisujemy Cię do PPK, kropka. Kropka. Natomiast czy on złoży oświadczenie o innych PPK, to jest jego decyzja. Nic się nie stanie, jak nie złoży. Zawsze może dokonać procedury, procesu transferu, czyli przeniesienia starego kapitału ze starego PPK do naszego, sam we współpracy z nową instytucją PPK. Ja tylko przypomnę, że jeżeli w ciągu 7 dni od zapisania do PPK pracownik nie złoży tego oświadczenia, to złożenie go w terminie późniejszym jest bezskuteczne. My i tak jako pracodawca nie będziemy zajmować się transferem, bo tak mówią przepisy. Więc z tym nowym pracownikiem, zanim wrzucimy mu wszystko i będziemy 15 razy zarzucać go różnymi informacjami i od księgowych i od nas, to myślę, że lepiej na chwilę usiąść z księgowym i ustalić sobie politykę. Czy zawiadamiamy, co zawiadamiamy, jaką formułą dokumentów, ile dni czekamy i kiedy księgowa chce zapisywać go do PPK. Przed wynagrodzeniem, po wynagrodzeniu, w jakim terminie. To byłoby dobrze, gdybyście Państwo sobie raz księgowym ustalili, wtedy już nie ma problemu, bo dla nich jest to duży problem, jeżeli Państwo zapiszą kogoś do PPK i nie zawiadomią księgowego i nie daj Boże wypłacą wynagrodzenie. Dużo korekt, dużo papierów, dużo roboty niepotrzebnej. Czyli teraz tak, reasumując, dla nowego pracownika musimy zwrócić uwagę na jego wiek i dla osób młodszych możemy po prostu nic nie robić, nie zawiadamiać i czekać na wpływ deklaracji rezygnacji. Jeżeli nie wpłynie, to zapisujemy w terminie po stażu, którym żeśmy ustalili. Oczywiście jak pracownik przyjdzie, no to trzeba mieć komplet dokumentów, jeżeli będzie chciał pobrać i będzie chciał się zapytać i wtedy mamy ten wariant B, o czym zawiadamiamy i co mówimy i jaką politykę tu przyjmujemy, tak? Tu tylko Państwu napisałam, że obowiązek dostarczenia informacji uruchamia się dopiero po zapisaniu,
I uwaga, po zapisaniu do PPK pierwszym obowiązkiem jest obarczona instytucja finansowa. Dopiero potem my. Natomiast jeżeli mamy oczywiście pracownika 55+, musimy mu wręczyć informację o PPK. Ogólną informację o PPK Państwu dzisiaj też oczywiście dorzucę do prezentacji, żebyście Państwo mogli bez względu na wiek, jeżeli przyjmiecie taką politykę, wręczać wszystkim, tak? Natomiast obowiązkowo trzeba to wręczać osobom powyżej 55 roku życia, jeżeli przyjdą do pracy. I teraz tak, to rozporządzenie ministra już Państwu pokazywałam. Kwestia kontroli inspekcji pracy. Proszę Państwa, duża swoboda w podejmowaniu decyzji, co zrobić w danym zakładzie pracy u danego pracodawcy, podejmuje kontrolę Państwowej Inspekcji Pracy po uzyskaniu informacji czy podejrzenia, że mogło nastąpić, tu głównie sprawdzają dwa obszary. Czy nie nastąpiło nakłanianie do rezygnacji z PPK? I czy są prawidłowo odprowadzane składki do instytucji finansowej? Czy w ogóle są odprowadzane składki i czy w sposób prawidłowy? Te dwa aspekty są, że tak powiem, w gestii głównych obszarów sprawdzania inspekcji pracy. Co warto wiedzieć w stosunku do tego, jak się przygotować? No przede wszystkim cały czas Państwo źle się jeszcze kwalifikują, klasyfikują, czy mikro, czy nie mikro. Bardzo dużo osób mówi, że jeżeli mam wszystkie deklaracje rezygnacji, to nie muszę nic robić. Nie sprawdzacie Państwo, czy jesteście mikro, więc to należy sprawdzić. Teraz tak, druga rzecz, która wynika bardzo z wielu, jest często mylona. Macie Państwo tak zwanych zatrudnionych i macie Państwo uczestników PPK. Zatrudnieni to są ci, którzy nigdy nie byli w PPK, bo zdążyli złożyć deklarację rezygnacji przed podpisaniem umów czy przed upłynięciem okresu stażu i są to tylko osoby ze statusem zatrudniony, natomiast macie Państwo również osoby, które były w PPK, podpisały potem deklarację rezygnacji i to już są tak zwani uczestnicy i wobec tych osób są różne obowiązki, więc warto przede wszystkim wiedzieć, czy ja mam takich, czy ja mam takich. Pracownik zatrudniony ma czas określony 3 miesięcy, czy od razu podpisuje dokumenty do PPK. Pracownik zatrudniony, jeżeli my jako pracodawcy narzucimy ten okres 3 miesięcy stażu, to fakt, 3 miesiące sobie tutaj będzie bez PPK, natomiast może w pierwszy dzień pracy, pani Alino, przynieść wszystkie dokumenty związane z PPK, czyli na przykład deklarację rezygnacji, albo jeżeli chce być w PPK, to może nam dostarczyć oświadczenie o tych innych PPK i tak dalej. Natomiast no, te oświadczenia nie będą na dzień dobry skuteczne, bo deklaracja rezygnacji i tak nie ma go z czego wypisać, skoro nie został zapisany. I oczywiście my sobie tą deklarację rezygnacji sprawdzimy, czy ona nie została odwołana, czy ona nadal jest u nas po okresie stażu, który mamy, tak? Natomiast oświadczenie o innych PPK tak naprawdę pracownik powinien złożyć do 7 dni. Jeżeli złożył wcześniej, ok, ale i tak to oświadczenie nie nabiera mocy prawnej, dopóki nie zapiszemy go do PPK. Więc jeżeli pracownik złoży 2 dokumenty, oświadczenie o innych PPK i deklarację rezygnacji, to tak trochę sam zaprzecza sobie, bo nic nam nie daje oświadczenie o tym, że miał inne PPK, skoro i tak u nas składa deklarację rezygnacji. Widzimy trend, że pracownicy wypisują wszystkie dokumenty, które Państwo im dają w sposób masowy, czyli wszystko i dla 55+, i nie dla 55+, w związku z czym warto mieć pakiet dokumentów dla 55+, lub i pakiet dokumentów poniżej, żeby wszystko nie wydawać wszystkim, no bo to też świadczy o tym, że gdyby no nie ma osoby, nie ma kompetencji u osoby, która tymi dokumentami u pracodawcy zarządza, czy jest odpowiedzialna za te dokumenty. Więc jakim jestem pracodawcą, czy ja mam zatrudnionych i czy mam mam uczestników z rezygnacjami. I teraz tak, czy mamy już teraz 2 okresy, okres kiedy powinien dany pracodawca być powinien wdrażać PPK, czyli między 2019 a 2021 rokiem, jeżeli chyba, że pracodawca jeszcze wtedy nie istniał i te dokumenty mogą być sprawdzane i dokumenty z autozapisu, tak? Czyli jeżeli Państwo nie wiecie, co było w autozapisie, tam był jeden dokument informujący wszystkich o pewnych sytuacjach,
i ewentualnie deklaracja rezygnacji na nowo złożona z datą nie wcześniej niż, i te rzeczy trzeba było pilnować. Jeżeli Państwo tego nie zrobili, nie macie, nie pamiętacie, to też proszę o informację. No i drugi obszar, który sprawdzają, tak, to jest, czy są odprowadzane składki do instytucji. W jakim terminie, w jakiej wysokości, czy prawidłowość odprowadzenia. Ja tylko przypomnę, że jeżeli Państwo przez pomyłkę, przez przypadek, jakikolwiek inny powód, nie naliczali składek do PPK, to nie można ich naliczyć wstecz. Można tylko i wyłącznie naliczyć od bieżących miesięcy. Tak? Nie można naliczyć wstecz, dlatego że nie naliczyłam ze starych wynagrodzeń, to naliczę teraz razy dwa, razy trzy. Nie, nie można tego zrobić. Zadośćuczynienie za nienaliczanie składek musi między sobą uzgodnić pracodawca z pracownikiem. Takie są zasady. Natomiast jeżeli już Państwo naliczyli składkę, a nie odprowadzili ją, bo ktoś zapomniał, nie było pieniędzy na koncie itd., itd., to należy ją jak najszybciej odprowadzić bez naliczania odsetek. To są rzeczy, które trzeba będzie, o których trzeba pamiętać. Ok. Jeżeli chodzi o kontrolę inspekcji pracy, proponujemy jednak, aby jakiekolwiek pytania, wątpliwości inspektor zadawał w formie pisemnej. Jeżeli ktoś ma rozmawiać z inspektorem, to niech to będzie osoba upoważniona, rozumiejąca temat, nieprzypadkowo osoby. Ja tylko przypomnę, że inspektor, jeżeli podejmie taką obawę, tak, czyli będzie miał obawę, że jednak było nakłanianie do rezygnacji, czyli będzie to zakład pracy dość duży, a wszyscy mają 100% rezygnację, może taką obawę u niego to wywołać, to ma prawo poprosić sobie pracowników na tak zwane przesłuchanie i zadać im pytanie, w jaki sposób dostali powiadomienie o PPK kilka lat temu w tych terminach obowiązkowych i jaka informacja do nich dotarła, w jaki sposób. I dlaczego, może zadać pytanie również, dlaczego złożył taki pracownik deklarację rezygnacji. I tu uprzedzam o w miarę rozsądnym podejściu do tego tematu. Ok. Rozmawialiśmy też, czy w informacji, która do Państwa poszła, był taki punkt, czy na PPK można zarobić, mówiąc kolokwialnie. Ja zwracam uwagę na rzecz następującą. Jeżeli tutaj może zacznę od tego ostatniego punktu. Jeżeli ktoś prowadzi spółkę i jest w niej zatrudniony na etacie lub na umowie zleceniu, ale na jakiejkolwiek umowie, od której odprowadza się pełne składki ZUS-u, czyli nie mówimy o tych wszystkich umowach jako zarząd czy prokurent, od których są odprowadzane tylko składki zdrowotne, to jeżeli już ma taką umowę na etacie, to naprawdę opłaca mu się mieć PPK z jednego powodu, otwiera sobie swoje prywatne konto emerytalne i przelewa sobie środki spółki bez ZUS-u na swoje konto emerytalne. Jeżeli któryś z pracodawców zrozumie ten mechanizm, to widzę, że wtedy otwierają pracodawcy na pełnych 8%, czyli sami płacą pełne 4% i pracodawca, oni też jako pracodawca sobie płacą pełne 4%. No jest to kwota, całe 4% tak naprawdę przeniesione na naszego wynagrodzenia brutto, na nasze konto emerytalne bez ZUS-u, normalnie takich wypłat no, trudno dokonać, tak, w sposób wprost, więc właściciele spółek, którzy są zatrudnieni na etat, korzystają z tego na maksa. Jeżeli macie Państwo wśród siebie takie osoby, to proszę o telefon, pokażemy, jak to zrobić. Teraz tak, kwestia benefitów, tak, czyli tego tej sytuacji troszeczkę konfliktu interesów. Tylko przypomnę, że pracodawca ma obowiązkową składkę 1,5%, natomiast może podnieść ją do 4, czyli dołożyć jeszcze 2,5. Ile dołoży, to jest jego decyzja. Może zróżnicować dokładanie pracownikom według pewnych wytycznych i te wytyczne są tutaj zalecane, żeby były to na przykład, one muszą być sprawiedliwe wobec wszystkich pracowników, żeby to było na przykład było uzależnienie od stażu pracy. Jeżeli takie decyzje Państwo podejmiecie, to należy to uwzględnić w regulaminie wynagrodzeń, że osoba, która pracuje u nas dłużej niż, ma
większą składkę dodatkową do PPK wypłacaną. Co to znaczy? Jest to swoista podwyżka bez ZUS-u. Przypomnę tylko, że wszystkie składki, które płaci pracodawca, one nigdy oczywiście do niego nie wrócą. W związku z czym warto uszyć je w jakiś benefit, bo jak już dajemy, no to nadajemy temu jakąś wartość i znaczenie. Nie płacimy ZUS-u od składek pracodawcy dla pracownika, natomiast możemy sobie tutaj ułożyć to w formule dodatkowego wynagrodzenia bez ZUS-u w zamian za lata pracy. I to jest wygodne, ale to musi być zakomunikowane pracownikom. Jeżeli chodzi o wartość taką gotówkową, jest ona niewielka, natomiast widzimy, że ona odgrywa rolę taką bardziej PR-ową troszeczkę, tak? No bo umówmy się, 4% wynagrodzenia brutto nie są to dosyć, to nie, gotówkowo nie jest to znacząca kwota, ale jednak różnice pomiędzy kwotami, pomiędzy procentami, które się przekazuje pracownikom, zupełnie inaczej słychać i pracodawcy, którzy rozumieją ten mechanizm, sobie to wykorzystują. Tak, zostaniesz z nami dłużej, dostaniesz o 0,5% więcej, jeszcze dłużej, kolejne 0,5%, kolejne 0,5%, kolejne 0,5%. Więc to warto tutaj wykorzystać, jeżeli już mamy pracowników, którzy chcą mieć PPK, no to zamiast psioczyć, czego robić nam nie wolno, i zamiast robić utrudnienia, czego robić nam nie wolno jako pracodawcom, no to spróbujmy obrócić to w benefit. Jest to benefit gotówkowy, żywa gotówka na konto pracownika. Państwa, możecie zweryfikować sobie inne benefity, karty, nie karty, czy jakieś inne dodatkowe rzeczy, z których pracownicy często nie korzystają, mimo że pracodawca to opłaca. Proponuję pochylić się nad tym benefitem i zobaczyć, jak on wygląda. Gotówka na konto jest zawsze milej widziana niż jakikolwiek inny benefit. Czy pracownik może dowolną ilość razy wypłacać sobie pieniądze z konta PPK? Tak, Panie Klaudio, pracownik generalnie może robić z PPK co chce. On może sobie założyć, zrezygnować, wypłacić wszystko, on może sobie wstrzymać płacenie, zostawiając to, co jest na koncie. Jedną istotną rzeczą jest to, że on nie może wypłacić sobie trochę, a trochę zostawić. Są oczywiście dwie sytuacje, kiedy może naruszyć konto PPK w całości lub w części bez konsekwencji. Jest to moment choroby pracownika lub rodziny albo moment brania przez niego kredytu hipotecznego. Natomiast bez tych dwóch powodów, i jeżeli nie ma oczywiście wieku emerytalnego, dla PPK jest to 60 lat, to wówczas może zrezygnować z PPK, może wypłacić środki, czyli dokonać zwrotu, i może za 2 miesiące znowu sobie założyć PPK. Może sobie dzisiaj podnieść do 4%, jutro może sobie obniżyć do 2%. No nie ukrywam, że pracownik może robić tak naprawdę wszystko z PPK, dodawać, odejmować, likwidować, zawieszać, otwierać, zamykać, co mu się nie podoba. Oczywiście każdy jego ruch to jest praca dla księgowych. Jak najbardziej, muszę się z tym zgodzić, że tak to wygląda. Każdy jego ruch to są dokumenty, które musi złożyć, a my musimy przekazać księgowemu. Niektóre deklaracje działają natychmiast, niektóre wnioski pracownika działają dopiero od następnego miesiąca. Więc są pewne, księgowe wiedzą, kiedy jaki wniosek będzie działał. Natomiast warto byłoby, siadając już raz z księgowym, ustalić. Myśmy kiedyś, jak wdrażaliśmy PPK, obliczaliśmy, że faktycznie takie okno, w którym pracownik idealnie jakby składał wnioski, to jest okno między tam 10 a 15, powiedzmy, dniem miesiąca, dlatego że to już jest po wypłatach tych opóźnionych, przed wypłatami tych na koniec miesiąca. Księgowa ma w każdej chwili możliwość dostosowania się. Oczywiście my nie możemy narzucić pracownikowi, że on tylko między 10 a 15, ale proszę Państwa, zachęty typu, drodzy pracownicy, jeżeli będziecie chcieli dokonywać jakichkolwiek zmian, to na przykład między 10 a 15 danego miesiąca osoba od pracodawcy, która temat zna, jest w stanie podpowiedzieć, wyjaśnić, wytłumaczyć, jest bardziej dostępna. Natomiast no, nie ma obowiązku pracodawca takiej osoby postawić i wszystko pracownikowi wyjaśniać. On ma infolinię, on ma swoje portale, on ma swoją literaturę, którą oczywiście większość nie czyta i nie kontaktuje się, ale jak gdyby jest to dobra wola pracodawcy, więc dlatego też pracodawca może powiedzieć, między 10 a 15 dana osoba jest w stanie podpowiedzieć,
wytłumaczyć, wyjaśnić. W tym momencie bardziej sugerujemy i bardziej uruchamiamy te właśnie okienka wygodne dla kadr i płac na składanie dokumentów, bo faktycznie tak to wygląda. Pani Ania się pyta, ta część dodatkowa 2,5%, co daje razem 4, jest bez ZUS, a co z podatkiem? Pani Aniu, podatek płaci pracownik zawsze, od swojej części zapłacił już jako wynagrodzenie, tak, bo on ma swoją część potrąconą od wynagrodzenia już otrzymywanego na konto, czyli od netto, natomiast część pracodawcy jest cała zwolniona z ZUS-u, ale zawsze opodatkowana, bo to są pieniądze, które lądują na konto prywatne pracownika i nigdy do pracodawcy nie wracają. Nawet jak on zerwie tą umowę i nie ma wieku emerytalnego, to pieniądze wypłacone przez pracodawcę w 75% wracają cashem do pracownika, a reszta idzie na konto ZUS-u, podwyższając mu, oczywiście w sposób niewielki, ale podwyższając mu świadczenie emerytalne. Więc do pracodawcy nigdy nie wracają, zawsze w jakikolwiek sposób będą dawały efekt pozytywny dla pracownika. Więc od całych 4% będzie płacił podatek. Mogę prosić o informację, co nowy pracownik powinien przekazać pracodawcy, a co pracodawca pracownikowi. Pani Małgosiu, nowy pracownik nie musi przekazać pracownikowi, pracodawcy nic, jeżeli nie chce. Jeżeli chce coś przekazać, to tak, no dobrze byłoby przekazać informację, czy będzie chciał być w PPK, czy nie. Jeżeli nic nie powie, po prostu go zapiszemy, kropka. Jeżeli nie będzie chciał być w PPK, musi przekazać deklarację rezygnacji, która zgodnie z Ministerstwem Finansów musi zawierać te wszystkie elementy. Ja wzór Państwu tej deklaracji dołączę. Przypominam, że dołączam Państwu wzór, który funkcjonuje od lipca zeszłego roku. Jeżeli Państwo w jakikolwiek sposób chcecie, nie wiem, odtworzyć zalane deklaracje rezygnacji albo pogryzione przez psa, to proszę o kontakt, bo te z lipca 2022 roku no nie mogły być używane w, nie wiem, w 2019. Więc ja Państwu dołączam świeże deklaracje rezygnacji, które mogą funkcjonować przy autozapisie czy na bieżąco. Natomiast jeżeli pracownik chce być w PPK, może nam na dzień dobry dostarczyć oświadczenie o tym, że miał inne PPK, ale dopóki go nie zapiszemy do PPK, to oświadczenie dla nas jeszcze nie stanowi podstawy do żadnych działań. My w 7 dni od momentu zapisania pracownika do PPK sprawdzamy, czy on nam dostarczył oświadczenie o innych PPK i uruchamiamy procedurę transferu. Tak? Jest kilka dokumentów, które jemu dajemy, odbieramy, pilnujemy dni. Przy zewnętrznym biurze księgowym raczej pracodawca ma problem, żeby sobie z tym poradzić, a biuro księgowe nie jest w stanie tak gęsto monitorować. Więc jeżeli jest taka sytuacja, możecie Państwo się do nas zwrócić o pomoc. Natomiast przy biurach księgowych, działach księgowych, które są na miejscu, to jak najbardziej można to robić. Firma jest mikro, ponieważ w ciągu 2 ostatnich lat spełniała warunki mikro. W roku ubiegłym już nie była z racji przekroczenia zatrudnienia, czyli ten rok już nie będzie mikro. Kiedy firma powinna porozumieć się z instytucją finansową o zawarciu umowy z końcem roku, czy już po zakończeniu 2023-2024. Przepis, który mówi o mikroprzedsiębiorstwie, mówi o tym, że w jednym z 2 ostatnich lat obrotowych, więc jeżeli ostatni rok obrotowy już nie byliśmy mikro, no to jeszcze możemy poczekać chwilę, natomiast ja bym proponowała coś takiego. Nie czekać z tym do ostatniego momentu, spokojnie sobie zrobić całą procedurę, czyli wybrać reprezentację, wybrać instytucję, i czekać na ostatni moment, jeżeli Państwo chcecie czekać na ostatni moment i nie macie chętnych, bo jeżeli są chętni, to trzeba działać natychmiast. Ale jeżeli nie macie chętnych, to tak, jeżeli za 2022 nie była mikro, a za 2021 była mikro, no to na koniec 2023 warto byłoby już podejść do tematu,
bo w 2024 byśmy mieli wtedy dwa lata, 2022 i 2023, kiedy firma nie spełnia warunki mikro, więc już trzeba byłoby w 2024 na początku uruchomić procedurę. Natomiast możecie Państwo tą procedurę uruchomić wcześniej, czekając tylko z podpisaniem umowy o zarządzanie na moment dogodny. Ja tylko przypomnę, że umowa o zarządzanie jest umową, która funkcjonuje bez obowiązku wpłaty, dlatego że nie mamy chętnych. Jeżeli będą chętni, to wtedy się podpisuje umowę o prowadzenie. Nie wszystkie instytucje chcą podpisywać umowę o zarządzanie w momencie, kiedy nie ma chętnych. Dla nich są to koszty. W związku z czym, jeżeli macie Państwo właśnie problem z wyborem, czy z pomysłem, czy jak to, że powiem, ugryźć, to też proszę o kontakt, ale można jeszcze chwilę poczekać. Dobrze, to Pani Aniu, jeszcze można czekać z podpisaniem umowy. Skończy się 2023 rok, proszę zobaczyć, czy spełniacie procedury, spełniacie warunki mikro, czy nie. Jeżeli nie, no to należałoby już wtedy na początku 2024 podpisać. Okej, patrzę, co tutaj Państwu jeszcze, to żeśmy omówili. Do tej prezentacji ja Państwu dołączyłam proces transferu, bo są permanentne pytania o to, żebyście Państwo mieli taki dokument u siebie, dlatego że bardzo często pracownicy przynoszą oświadczenie o innych PPK i do końca nie wiedzą, po co to przynoszą, tak? Czasami nie chcą transferu, jak pracownik nie chce łączyć dwóch PPK. To składanie przez niego oświadczeniu o tym, że ma inne PPK, przepraszam, jest bez sensu. Naprawdę. Uruchamia tylko procedurę niepotrzebnych dokumentów, niepotrzebnych popilnowania terminu, skoro nie chce łączyć. Więc jeżeli pracownik przychodzi, mówi, że on ma inne PPK, ale nie chce łączyć, tak? Albo zadać mu pytanie, czy chce je połączyć. Jeżeli nie chce łączyć, to jego oświadczenie naprawdę nie ma sensu, bo on Państwo złoży, jest PPK u Was, ok, nie chce łączyć starego PPK i teraz on składa u Was oświadczenie, że ma stare PPK. My musimy najpierw sprawdzić, czy to oświadczenie wpłynęło w ciągu 7 dni od podpisania, od wpisania jego do Waszego PPK. Potem musimy bezzwłocznie dostarczyć mu informację o transferze. Ta informacja mówi, halo Panie Kowalski, my będziemy robili transfer. Jeżeli Pan nie chce tego transferu, to musi Pan w ciągu 7 dni od otrzymania tej informacji dać nam sprzeciw. No więc jeżeli on da sprzeciw, to tak naprawdę cała procedura nie miała sensu, bo i tak tego transferu nie robimy. Natomiast jeżeli chce połączyć dwa PPK i chce mieć jedno PPK, to wtedy faktycznie to złożenie oświadczenia ma sens. Dlatego jak przychodzi pracownik i składa oświadczenie o tym, że ma inne PPK, to proszę zapytać się, chce mieć dwa czy jedno? Jak dwa, to nie ma sensu, żeby składał. To niech zostanie tak, jak jest, będzie miał dwa, koniec. Bo włączanie procedury, która się skończy tym, że on i tak przyniesie sprzeciw od transferu, wyszło na to samo, a niepotrzebna papierologia. Więc tutaj, jeżeli chodzi o właśnie tą politykę, tak, co się kiedy komu zapytać, co kiedy dać, to przypominam, zaplanować sobie, kiedy pod kiedy wpisujemy pracownika do PPK, czy to będzie 14, 30, 45 czy 90 dni, jaki ten minimalny okres, przypomnę, o tym decyduje pracodawca. Dwa, czy wręczacie Państwo jakieś dokumenty osobie 40, 18, 55, czy nie wręczamy? Co wręczamy, jeżeli jednak ten człowiek młody między 18 a 55 przyjdzie i powie, jak wygląda u Was PPK, chciałbym dokumenty, albo powie, nie chcę być w PPK, co mam zrobić, albo powie, chcę być w PPK, co mam zrobić, tak? Więc jeżeli on ze swojej inicjatywy wykazuje tutaj pytania, no to wtedy ustalić. Jeżeli pracownik nie chce być w PPK, to dajemy mu. Jeżeli chce być w PPK, dajemy lub nie dajemy, mówimy mu tylko, zapiszemy Pana do PPK, nie ma problemu, proszę nam tylko powiedzieć, czy będzie Pan chciał mieć dwa, czy jedno, tak? Bo jak jedno, to już niech nic, jak chce mieć dwa, niech nic więcej nie składa. Pracownik może mieć tyle PPK, ile chce. Nieograniczona ilość. U tylu, ilu był pracodawców, może mieć PPK. Natomiast pracodawca może mieć tylko jedno. Czy mieć kilka PPK, czy jedno?
jest kilka tutaj szkół, jeżeli mamy kilka PPK, no to możemy zawsze jedno zerwać, drugie zostawić. Jeżeli mamy jedno PPK, to nie możemy sobie część wypłacić, bo tak mamy ochotę, a część zostawić, wtedy musimy zerwać całość, jeżeli chcemy pobrać środki. Natomiast czy damy radę zarządzać dwoma PPK, sprawdzać i tutaj decydować, to jest też kwestia edukacji i kompetencji pracownika. Więc to jest tak troszeczkę kwestia, kto to jest. Czy jest jakiś konkretny dokument dotyczący informacji o transferze? Czy to można ustnie? Nie. Nie, Pani Klaudio, są dokumenty dotyczące transferu. Nie ma problemu, Pani Klaudio, proszę tylko o maila na koniec, że prosi Pani o dokumenty transferowe. Puszczę Pani te dokumenty i link do szkolenia, gdzie uczyliśmy o transferze. Ja tylko przypomnę, że wszystkie linki do szkoleń i nasze nagrane szkolenia ze wskazaniem, o jakim temacie mówią, są na naszym fanpage'u, tylko na YouTubie mamy swój kanał i tam ogłaszamy i tam jak gdyby wsadzamy te wszystkie informacje, osadzamy nagrania. Proszę zasubskrybować, w związku z czym Państwo zawsze dostaniecie informację, że taki i taki dokument się pojawił, że takie i takie nagranie się pojawiło. Będzie Państwu łatwiej tym zarządzać, jeżeli Państwo nie możecie znaleźć telefon, SMS, mail. Pani Klaudio, czyli tak jak powiedziałam, odzywać się, dostanie Pani komplet dokumentów do transferu plus nagranie tłumaczące po kolei, co, jaki dokument wygląda, ile dni trzeba czekać. Nie chciałabym tutaj Państwu wszystko robić, nowe szkolenie o transferze. W tej prezentacji macie Państwo również wszystkie namiary do nas i dlatego mówię odzywać się i w prezentacji te namiary są, one nie znikną, więc jak najbardziej macie Państwo kontakt do nas. Oczywiście na koniec zawsze powiem, zachęcamy do zainstalowania wtyczki Fanimania, jak Państwo robicie zakupy firmowe, prywatne, to jest projekt, który powoduje, że wszystkie fundacje mogą uczestniczyć w projekcie, otrzymują bez Państwa żadnego udziału, bez Państwa kosztów, zawsze część kwoty, którą Państwo płacicie. To jest taka forma wsparcia fundacji, za którą oczywiście możemy wtedy wszystkie bezpłatne rzeczy dla Państwa realizować. Czy macie Państwo jeszcze jakieś pytania związane tutaj z tymi rzeczami? Ja zachęcam do ustalenia polityki, dokonania jakiegoś telefonu na początku lipca, bo mówię do końca czerwca już z księgowych nie męczyć i ustalenia z nimi. U nas będzie taki i taki zapis po takim i takim dniu, czy robić przed wynagrodzeniem, czy po wynagrodzeniu. To jest kwestia, w jaki sposób księgowe obliczają podatek od wynagrodzenia za składkę pracodawcy. Czy chcecie robić benefit z tego wtedy, księgowa podpowie, jak powinien wyglądać regulamin, osoba, która zajmuje się kadrami i płacami, regulamin płac, jeżeli chcecie ten, no i ustawić sobie dobra, kto będzie ewentualnie odpowiadał na pytania pracownika, co z pracownikiem, których ma dwa, chce jedno, co z pracownikiem, którym chce zostawić kilka PPK, co z pracownikiem, który chce mieć PPK i co z pracownikiem, który nie chce mieć PPK. Żeby gdzieś mieć wspólną politykę, bo nikt tym się nie będzie zajmował non-stop, nikt nie będzie się tego uczył ani pamiętał. Przychodzi pracownik, dobra, biorę ściągę, dobrze, pan jest kto, tak, i chce PPK, nie chce PPK, to daje panu taki czy inny komplet dokumentów. I sobie taką formułę wypracować, ona wtedy nie wymaga, myślę, takiej atencji i uważności, bo myślę, że nikt na to dzisiaj nie ma czasu, szczególnie pracodawcy, co dopiero księgowe. Dobrze, jeżeli nie macie Państwo pytań, to ja bardzo, bardzo dziękuję. Zachęcam do śledzenia naszej strony, jaki temat konsultacji będą w kolejnych miesiącach. One będą troszeczkę ukierunkowane na inny rodzaj pracodawców. Natomiast we wrześniu wracamy jak najbardziej do PPK. Zobaczymy, czy coś nowego się zadziało. A ja to, co mogę Państwu dzisiaj dołożę do prezentacji i wszystkim osobom zarejestrowanym na dzisiejsze szkolenie, wysyłamy link z nagraniem, prezentację i dodatkowe dokumenty. Panie, które tutaj się odzywały i coś potrzebują, śmiało do nas dzwonić. Proszę zerknąć to, co wyślemy. Ja jestem poniedziałek, wtorek troszeczkę w rozjazdach, ale od środy już jestem na miejscu i jak najbardziej można mnie łapać, dzwonić, ustalać, czy poprosić nawet o konsultację. Nie ma żadnego problemu. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję, pozdrawiam i do usłyszenia. Dziękuję. Jeden urlop był, szykuje się następny, także byleby pogoda była. Do widzenia, do usłyszenia.